Wczoraj 8 mężczyzn z archidiecezji krakowskiej i 9 z diecezji bielsko-żywieckiej przyjęło święcenia diakonatu. Diakon z greki, diakonos, to jest sługa, służący. I tak sobie myślę, że ci nowo wyświęceni diakoni to są szaleńcy. Bo kto w dzisiejszym świecie, w którym każdy chce być panem, wybiera stan służącego? Kto w dzisiejszym świecie pychy wybiera pokorę? Bo kto w dzisiejszym świecie ogarniętym przez nienawiść wybiera miłość? Myślę, że odpowiedź na ten wybór, na zrozumienie tego wyboru ułatwi nam dzisiejsza Ewangelia. Jak mnie umiłował Ojciec, tak i ja was umiłowałem. Trwajcie w miłości mojej. Te słowa do nas dzisiaj kieruje Chrystus. I ci mężczyźni, diakoni, oni zrozumieli, że Bóg ich kocha i wiedzą, że muszą dać odpowiedź na tę miłość. Ich odpowiedzią było to, że odpowiedzieli na głos powołania, że całkowicie oddali się Bogu i ludziom. Co my możemy się nauczyć od tych młodych mężczyzn? Miłości. Całkowitego oddania się Chrystusowi i ludziom, każdy na swój sposób. Podążania drogą powołania, który nam daje Bóg, czy to powołania kapłańskiego, małżeńskiego, czy życia w samotności. Oddając się całkowicie Bogu, ludziom, wypełniamy nakaz Chrystusa, abyście się wzajemnie miłowali. Módlmy się za tych diakonów nowych, bo są oni dla nas przykładem. Módlmy się za nas samych, aby Bóg rozpalił w naszych sercach żar miłości.